Cześć, witajcie w drugim sezonie Okazji do Rozmowy. Dzisiaj jestem w studiu razem z Adrianem. Witajcie, moi drodzy. I ponieważ kończyliśmy pierwszy sezon odcinkiem świątecznym o świętach Bożego Narodzenia, to drugi sezon rozpoczniemy od kolejnych świąt, od księżycowego Nowego Roku. Zapraszam. No to Adrianie, pierwsze pytanie, takie najbardziej podstawowe, bo o tym księżycowym, czy bardziej znanym jako chiński Nowy Rok, słyszy wiele osób, gdzieś tam widzimy w telewizji jakieś obrazki udekorowanych ulic, to zacznijmy od podstawy. Skąd to się w ogóle wzięło, dlaczego w Azji obchodzimy drugi raz Nowy Rok, miesiąc po tym roku kalendarzowym? No tak. Tutaj obchodzimy w ogóle Nowy Rok po kilka razy, bo przecież jest jeszcze tajski Nowy Rok, w sensie khmerski. Khmerski Nowy Rok, który chyba wypada tak jak tajski, kwietniu. Nie? Tak, w okolicach kwietnia, one są blisko siebie. Tak, ale w każdym razie każdy lud ma swój Nowy Rok i dlatego też w wietnamskim prawie masz napisane, że każdy pracownik z zagranicy ma też dodatkowy jeden dzień na świętowanie swojego nowego roku etnicznego. Także może być tych nowych roków wiele. Aczkolwiek w Azji obchodzi się generalnie, w tej części Azji, w której mieszkamy, Wietnam, Chiny i tak dalej. No Malezja, Singapur. Tak, wszędzie, gdzie jest jakaś mniejszość chińsko-wietnamska. Generalnie z tych korzeni to wynika, tak. A wynika... To bardzo poprawnie politycznie w tym momencie mówimy, bo jakbyśmy byli w Malezji, ktoś by powiedział po prostu chińska mniejszość. Ale jesteśmy w Wietnamie, więc te wpływy wietnamskie są bardzo mocne. Tak, zaznaczajmy, tu wszyscy powinni być reprezentowani tak, jak się należy. W każdym razie, no, Nowy Rok wietnamski się bierze od księżyca. Bo tutaj cały ten kalendarz rytualny, w ogóle tutaj zanim przybyli Europejczycy, to kalendarz, całe życie, rytm życia na wsi, rytm zasiewów, zbierania plonów i tak dalej, wszystko było zawsze w oparciu o kalendarz księżycowy, który odpowiada tym zmianom pór roku, zmianom wszystkich faz w ogóle, bo tutaj nie tylko faz księżyca, ale w samej porze roku jednej jest po kilka jeszcze takich okresów trzytygodniowych bodajże, czy dwutygodniowych, takich jak na przykład wielki chłód, mały opad, wielkie gorąco i tak dalej. I tak zazwyczaj, mimo tego, że czasy się zmieniają, tak, no i ten kalendarz ma już kilka tysięcy lat przecież, ale do dzisiaj generalnie ta pogoda zazwyczaj jest taka, jak w tych okresach wypada. No i w oparciu o właśnie ten kalendarz księżycowy, po zakończeniu, na zakończenie ostatniego 12 miesiąca, ale czasami może być ich 13, okay. Bo są lata przestępne, ale nie są wydłużane, nie jest wydłużany ten kalendarz wtedy o jeden dzień, tylko o jeden dodatkowy miesiąc. W każdym razie po zakończeniu 12 miesiąca nastaje wiosna, czyli pierwszy dzień wiosny, czyli to jest pierwszy nów w nowym roku i to jest właśnie wietnamski nowy rok, chiński nowy rok, czyli księżycowy nowy rok. I żeby tutaj uzupełnić, warto dodać, że w kalendarzach, które drukowane są w Wietnamie, zawsze funkcjonują dwie daty właśnie. Jest data według kalendarza gregoriańskiego i właśnie daty według kalendarza księżycowego. Tak, no i tutaj generalnie to się nazywa słoneczny i księżycowy. I dlatego tutaj zawsze pod koniec roku, zwłaszcza jak ludzie się pytają, wracasz na wieś rodzinną? Tak, wracam. A którego? No 20. Słonecznego czy księżycowego, bo już wtedy się pytałem, żeby nie była niejasności, bo kiedyś na przykład jedna moja znajoma na samym początku, jak mieszkałem w Wietnamie, to brała ślub i mi powiedziała, żebym 20 przyjechał do jej wsi rodzinnej na ślub. No i przyjechałem 20, tylko że nic się nie działo, zadzwoniłem do niej, powiedziała, że to jest 20 księżycowy, nie słoneczny, no i to wypadało jakoś dwa tygodnie później chyba, do miesiąca. No i wróciłem bez niczego, ale przynajmniej sobie pojechałem. No, gorzej było chociaż później, wesoło. Lepiej jakbyś był chociaż wcześniej, to byś mógł przybyć drugi raz. No byłem wcześniej, ale nic się nie działo, a drugi raz już nie miałem czasu, bo jechałem kręcić program w telewizji, no i tyle, koniec. Warto dodać, że ta data tego nowego roku księżycowego to nie jest stała data, tak jak mamy w kalendarzu gregoriańskim, że to jest zawsze 31 grudnia, że ona jest delikatnie ruchoma i rząd ją ustala przed każdym nowym rokiem.
tak, to generalnie lud ustala, tak, no bo w kalendarz się nie zmienia, nie? To jakby odwieczna tradycja ustala to, ale to jest tak jak z Wielkanocą. Pierwsze tam pełnia księżyca, znaczy pierwszy weekend bodajże chyba, czy jakoś pierwszy piątek po pierwszej wiosennej pełni księżyca, jakoś tak jest w katolicyzmie ustalana data Wielkiej Nocy. No i tutaj po prostu jest ten pierwszy wiosenny nów, czyli wtedy jak księżyca nie ma. Mm. Tak. Dlatego właśnie w stosunku do kalendarza słonecznego, czyli gregoriańskiego, to się przesuwa, no bo jest według faz księżyca, a nie według miesięcy i liczby dni. No i te święta, warto dodać, to jest właśnie takie Boże Narodzenie, tu powiedziałeś o Wielkanocy, ale pod kątem rodzinnym, jeżeli mielibyśmy to porównać do Polski, to jest to takie Boże Narodzenie, gdzie wszystkie rodziny się zjeżdżają, gdzie praktycznie, możemy powiedzieć, ta ogromna Azja, bo od Chin, od Korei, po tutaj Malezję, Singapur się zatrzymuje. Tak samo zatrzymują się te wszystkie społeczności, które są w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, chińskie, czy tutaj pochodzenia azjatyckiego. I tak naprawdę mówi się zawsze, że to jest jedna z największych migracji. Mówiliśmy o czasach oczywiście przed pandemią. Największej migracji ludzi na świecie, bo kilkaset milionów ludzi w tym czasie podróżuje do swoich rodzinnych domów. Tak, i powiedziałeś, że to jest, że cały tutaj region się zatrzymuje, w sensie praca się zatrzymuje, tak, a ludzie zaczynają wyruszać. Tak. Tutaj przecież w nowym roku, przed wietnamskim nowym rokiem, normalnie przed pandemią zawsze było tak, że liczba lotów między Hanoi a Saigonem wzrastała do chyba 100 dziennie bodajże. No czy... co jakieś 4-5 minut tak. Startował samolot do Hanoi. Tak, co 4-5 minut, ale przynajmniej Airbus 321, a też latają tutaj Boeingi 787 i jeszcze Airbusy 350 tak. I były zawsze pełne. Więc dlatego też trzeba wyjazdy świąteczne planować tutaj z dużym wyprzedzeniem, żeby w ogóle móc kupić bilet. To jest raz, a po drugie, żeby kupić ten bilet jeszcze w jakiejś tam w miarę normalnej cenie, bo na końcu zostają już w klasie ekonomicznej, tak jak normalnie powrotny kosztuje Vietnam Airlines, czyli tą najlepszą tutaj wietnamską linią lotniczą, powiedzmy 1 200 000, 1 500 000. Czyli około $50, czyli gdzieś 200 zł, 150, 200 zł. Generalnie połączenia w Azji lotnicze nie są drogie. Tak, no i ten powrotny kosztuje około 200 zł. Tak teraz, przed nowym rokiem, potrafi kosztować 5 milionów na przykład, czyli jakieś $200. Dokładnie i to na nawet 220, czyli prawie 1000 zł. Natomiast nie tylko samoloty, bo i autobusy, i wszyscy kierowcy, i pociągi, to wszystko w normalnych czasach było do przodu zabukowane, bo pociągi też dlatego, że więcej towaru można ze sobą zabrać. To jest raz, a po drugie w ogóle w pociągach uruchamiano dodatkową piątą klasę, bo tu w Wietnamie w pociągach są 4 klasy, no i te dwie najwyższe to są leżące, po prostu przyjemne kuszetki, tylko w jednym jest 6 miejsc w przedziale, w drugim jest 4, są 4 miejsca w przedziale, no i były twarde siedzące i miękkie siedzące. Twarde siedzące to takie ławki po prostu jak kiedyś u nas w pociągach dawno, dawno temu, albo w tramwajach jeszcze, za dzieciaka pamiętam. Ale dodatkowa piąta klasa polegała na tym, że to są miejsca dodatkowe tak zwane, czyli takie małe czerwone stołeczki, taboreciki z plastiku, które stawiało się w przejściach i można było przejechać. Jak ktoś podróżował w latach 90. w Polsce, to jazda w przejściu na pewno pamięta. Tak, tylko że tu jazda w przejściu, w Polsce nie masz trasy, która zajmuje 32 godziny, 40 godzin. No nie, chyba najdłuższa jest 17. Tak, a tutaj ten najwolniejszy pociąg z Saigonu do Hanoi i z powrotem w jedną stronę zabiera 40 godzin podróż. Teraz już, bo kiedyś było 48. No, dużo stacji po drodze, to jedna jedyna trasa, niestety jeszcze więcej tras, ani szybkiej kolei tutaj nie ma. No i tak samo jest na połączeniach z zagranicy. Też te samoloty latały wyładowane, bo te rodziny, które, to też o tym się mówiło, zawsze te liczby, które kapitału i w pieniądzach, i w prezentach, które rodziny przywoziły ze Stanów, czy z Kanady, czy z Australii do Wietnamu, liczyły się w dziesiątkach milionów dolarów. No tak, to był mega zastrzyk gotówki dla lokalnej ekonomii, no bo wszyscy bogaci Wietkiełowie, czyli ci Wietnamczycy mieszkający za granicą, przywozili raz, że podarki z wolnocłowych stref i tak dalej, te wszystkie ekskluzywne prezenty. No i fony ze Stanów. Tak, to jeszcze torby pieniędzy przy okazji też, tak. Dokładnie.
No i to jest też taki ciekawe, że z jednej strony Azja się zatrzymuje, ale kiedy my mówimy o zatrzymaniu pracy, to mówimy troszeczkę o takim zatrzymaniu w naszym myśleniu, że ludzie idą na urlop. Ale tutaj naprawdę kraj się zatrzymuje. Przez kilka dni nie działają banki. Jeżeli przelew nie zdążył wejść na twoje konto przed rozpoczęciem się nowego roku, no to musisz ten tydzień sobie odczekać. Nie działają urzędy. Wstrzymuje się poczta, wstrzymują się kurierzy. To tak naprawdę jest takie, oprócz elementów transportowych, to reszta kraju tak naprawdę stoi, się zamyka, nie ma jedzenia na ulicach. Ja pamiętam taki raz w Sajgonie, kiedy zostałem na Nowy Rok, bo zaraz też porozmawiam o tym, co obcokrajowcy robią w trakcie tego Nowego Roku. Natomiast ja zostałem w Sajgonie i miałem problem, żeby znaleźć jakieś miejsce sprzedające jedzenie, no bo to wszystko, miejsca były pozamykane, nie było po prostu. Tak, ale ty jesteś młody, ty tych czasów nie znasz. Między nami jest tylko rok różnicy, ja to teraz dodam. Tak, tak, ale miałem to szczęście lub nieszczęście, ale chyba bardziej szczęście, że przyjechałem do Wietnamu parę lat przed tobą. I wtedy jeszcze w 2010 pamiętam, to był mój pierwszy TED, to przecież my jako studenci z Hanoi wyjechaliśmy na 2 tygodnie, bo wiedzieliśmy już, dostaliśmy ostrzeżenie od pani wychowawczyni, od studentów zagranicznych, że nie ma sensu zostawać w Hanoi, bo nie będzie co jeść, co pić, nie będzie co robić. Jeśli nie mamy jakichś bardzo bliskich znajomych, to jest zupełnie bez sensu, strata czasu, a będzie nam ciężko przeżyć ten TED. Mm. I okej, okay, pojechaliśmy do Sajgonu, było fajnie, spoko, wszystko miło, ale w 2011, na początku 2012 to był mój drugi TED w Wietnamie i już zostałem w Hanoi, no bo wtedy pracowałem już. To już nie był taki czas, że mogłem sobie jeździć gdzie chcę i jak chcę. No i miałem wolne z jednej strony, pracowałem z domu, no bo nadal musiałem, bo pracowałem już przy wiadomościach wietnamskich tutaj po angielsku, ale nie chodziłem do biura, ale powiem ci, masakra była straszna, bo wtedy jeszcze było tak, że jak się Hanoi zamknęło, to się zamknęło. Tam naprawdę nie było co jeść przez tydzień. I przez ten tydzień my jedliśmy bagietki z dżemem, bo to były nasze zapasy, które zrobiliśmy. Zupki z paczki, wiesz, wietnamskie zupki Wifona, tak? Tak, Wifon to jest wietnamska firma, to musimy dodać. Jedna fabryka w Sajgonie koło lotniska jest i prezes mówi po polsku. Jest Wietnamczykiem, który... To taka ciekawostka, jak wspomnieliśmy o tej filmie. Na opakowaniach złotego kurczaka jest, że wyprodukowano w Sajgonie w dystrykcie 12. I czasami ten złoty kurczak w polskim opakowaniu się pojawia losowo na półkach w mieście. Prawda. W każdym razie, to był nasz prowiant i tylko to mogliśmy zjeść. Dopiero koło 6 czy 7 dnia Nowego Roku jeździłem, ale już zdesperowany, bo już nam nic w chacie nie zostało po prostu do jedzenia. Suchy ryż, suche zupki i tyle. I jeździłem jak głupi w tym zimnie, bo w Hanoi na Nowy Rok jest strasznie zimno, pada taki drobny deszczyk, wieje, jest przejmujące zimno, czyli plus 10 stopni, to jest bardzo zimno. I szukałem czegoś, co można zjeść i trafiłem na pho, jedna knajpa pho była otwarta, ale mieli wywieszoną kartkę, że cena tetowa. Ale ja już desperowany byłem na tyle, że stwierdziłem, że dobra, to ja już zapłacę sobie, nie, stać mnie. Wjeżdżam, jem zupę. Wtedy normalnie kosztowała mi z kafo jakieś 20 tysięcy wtedy jeszcze. Obecnie podamy do wtedy, bo tam temat inflacji obecnie popularny. Obecnie 25 do 30 do 40 zależnie od wersji. Tak, może być nawet 50-75, no, zależy jak fancy, taka bardziej fancy. Ale takie uliczne między 30 a 40. Tak, 30 a 40. Wtedy tysięcy było... dongów, czyli $1.5. Tak, wtedy to było 20. A jak zjadłem sobie zupkę, mówię, dobra, to ile za ten przyjemność? A pan szefu mi powiedział, że 100. O, czyli bo, 5 razy. Tak, razy 5 cena. Ja zapytałem, dlaczego tak drogo, przecież ja tu mieszkam, mówię po wietnamsku, bo nie jestem turystą. Mm-hmm. A pan powiedział, no dlatego masz 100, bo tak to byś dostał 200. Ale powiedział mi, że no wiesz, no pracuję w TED, wszyscy się bawią, wszyscy grają w karty, chleją, a ja muszę tutaj gotować zupę, no to jakoś sobie muszę odbić, nie? No dokładnie, no to jest taki element, że są te główne święta w Azji i wszystkie ceny idą w górę. Jeżeli jedziecie na wakacje, planujecie Azję odwiedzić i traficie na Nowy Rok, musicie być pewni dwóch elementów. Ceny w hotelach, w restauracjach, gdziekolwiek będą wyższe i wszędzie będą tłumy. Mówimy o takich czasach oczywiście normalnych, bo to jest okres, kiedy rodziny nie tylko spotykają się w domach, ale także wyjeżdżają, no, żeby spędzić czas z rodziną i odpocząć.
A co do hoteli, no bo powiedziałeś, że ceny w hotelach też trzeba sprawdzić, to jeszcze trzeba też w ogóle sprawdzić dostępność tych hoteli. No oczywiście. Bo niektórzy mówią, że byli w Wietnamie w ten nowy rok i tam sobie tak z dnia na dzień bukowali i się dało. Pewnie się da, ale nie zawsze się da. Mieliśmy tutaj też jako firma turystyczna z Łukaszem grupę rowerzystów, którzy w jednym miejscu sobie kiedyś nie zabukowali i tak jeździli później przez 4 godziny po całym mieście, żeby znaleźć jakikolwiek hotel. Skończyli w takim hotelu, nazywając to delikatnie, o obniżonym standardzie. Nadal było czysto, nadal było gdzie spać, gdzie się umyć, tak? Ale to już nie były takie warunki, których potrzebowali po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów na rowerach. Natomiast co też trzeba zaznaczyć, oczywiście pandemia ma swój na to wpływ i ten obecnie wygląda trochę inaczej. Natomiast przez ostatnie lata to się wszystko zaczęło zmieniać i tak jak mówimy, że troszeczkę pewne tradycje zmieniają się, czy już nie są takie bardzo restrykcyjne, tak również, szczególnie na południu, bo to południe kraju jest zawsze trochę mniej konserwatywne od północy, widać, że w ciągu tetu coraz więcej miejsc jest otwarte, coraz więcej miejsc funkcjonuje, te ceny są wyższe, ale może już nie aż tak zabójczo wyższe, jak to było kiedyś. I nawet kiedy mamy grupy, kiedy mamy gości turystycznych, widzimy, że wiele atrakcji jest potwieranych, że da się zjeść, że da się pozwiedzać, da się zobaczyć. Oczywiście no, trzeba być nastawionym na korki na przykład, bo na głównych trasach wyjazdowych na pewno będą korki. Zresztą jest taki jeden bardzo fajny most, jak się jedzie do delty Mekongu, bo na delcie Mekongu nie ma za wiele mostów jeszcze, są promy. I ten most w trakcie Tetu, jeżeli dobrze pamiętam, na początku nowego roku jest otwierany w jedną stronę, a na koniec roku w drugą. Zamyka się ruch dwustronny, żeby ruch mógł przejeżdżać. Tak, jest ruch wahadłowo puszczony i przez 10-15 minut jadą w jedną stronę, tak, całą szerokością mostu. Później policja zamyka, odczekuje pół minuty, żeby ostatni ludzie zjechali z niego i puszczają ruch w drugą stronę. Co powoduje oczywiście korki na kilkadziesiąt kilometrów. Tak, oczywiście powoduje korki na kilkadziesiąt kilometrów, ale brak takiego zamknięcia, bo ten most ma tylko jeden pas w jedną stronę, plus pobocze dla motorów i dla zepsutych aut. Więc jeśli tam cokolwiek się zepsuje w tym czasie, to jest amen, nie ma, koniec, do widzenia, game over i można przyjechać za tydzień. Dlatego zamykałem ten most. I to jakoś działa, ale powiem wam, kiedyś jechałem z grupą z Delty do Saigonu z powrotem i czekałem sobie w korku na ten most 8 godzin, więc całe szczęście, że jak to w Wietnamie, jak lokalni mieszkańcy widzą, że jest okazja do zrobienia biznesu, to od razu robią biznes. Przyszły babki z koszami z gotowaną kukurydzą, z wodą i tak dalej i sprzedawały to bezpośrednio do samochodów, więc nawet nie musieliśmy wysiadać, tylko zjedliśmy kolację w samochodzie i poszliśmy spać. Podsumowując, jeżeli planujecie podróże, zachęcamy, bo sam Wietnam jest wtedy przepiękny i o tym za chwilę porozmawiam, dosłownie za minutę. Natomiast trzeba pewne przeciwności czy trudności mieć o nich po prostu świadomość. Okej, Adrian, porozmawialiśmy o takiej tej ogólnej stronie, takiej tej formalnej stronie księżycowego nowego roku, Tetu, popularnie nazywanego w Wietnamie Tetem. A porozmawiajmy teraz o tej bardziej rodzinnej stronie. Jak Wietnamczycy ten Tet obchodzą? Co się z tym wiąże? Ponieważ to, co można zobaczyć na ulicach wszystkich miast Azji, to są specjalne dekoracje, to są specjalne kolory, to są pewne ceremonie, które się zaczyna już długo, na 2-3 tygodnie nawet przed nowym rokiem, bo tak jak mówiliśmy, kraje się zatrzymują, ale to nie zatrzymują się w ciągu jednego dnia. One zaczynają zwalniać już 2 tygodnie przed. Po pierwsze, to należy zacząć od tego, co ten Tet ma niby przynieść w świadomości ludzi tutaj. No i on po pierwsze, co najważniejsze, ma przynieść dobrobyt. To ma się skończyć to, co było i ma się zacząć od nowa lepsze. To trochę jak nasz nowy rok. Tam wszyscy sobie życzą, jeszcze pamiętam takie zdanie po polsku, do siego roku, żeby tam było dobrobyt i tak dalej. I nawzajem, tak. No to tutaj wszędzie po pierwsze ubiera się, dokieruje się drzewka. Tu są różne te drzewka, w zależności od regionu, ale dwa główne rodzaje to są tak. To są kumkwaty, drzewka kumkwatów. Im więcej kumkwatów mają, w sensie owoców na nich jest, tym lepiej, no bo tym większy jest dobrobyt. Dla tych, co nas słuchają, kumkwat to jest taki mały, zielony owoc. W środku jakbyśmy przecięli, wygląda jak pomarańcze.
Tak, a może być też pomarańczowy, może być zielony. W każdym razie no, taka niewyrośnięta mandarynka. O. Bardzo. Którą dodaje się do różnych zup, sosów. I ta właśnie jest. Rośnie na małych drzewkach, można mieć na balkonie. Ja kiedyś miałem na balkonie. Też miałem, zwiędło, ale... też miałem na balkonie, bo kupiłem na zeszły Nowy Rok. Zakwitł nawet raz, po czym zwiędło, uschło wszystko, bo się okazało, że tak jak to handlarze, wiesz, oszczędzają, żebyś nie miał tego na 10 lat, tylko na rok, no to ucinają korzenie, jak ci wkładają to do doniczki. W każdym numery razie... jak słoinko. Tak, ten dobrobyt to przynoszą, tak? Tylko tym, co handlują tymi drzewkami. W każdym razie, na północy się jeszcze dekoruje domy kwiatami, to jest nektarynka, brzoskwinia. Mm-hmm. Nie wiem, jak to po polsku się przekłada dokładnie, ale to jest drzewo brzoskwini, nektarynki. Takie różowe, delikatne kwiaty, bo wtedy właśnie rozkwitają, zakwitają te nektarynki. Są w Hanoi przy Rzece Czerwonej całe wielkie sady, które się specjalizują właśnie w hodowli tych drzew i w ogóle to drzewko można sobie wynająć. W sensie, że nie kupujesz tego drzewa, tylko zamawiasz, oni ci to pakują w doniczkę, przywożą pod dom czy do firmy, stawiają na cały tet i po tecie odbierają, sadzą z powrotem i mają za rok większe. To jest w ogóle bardzo fajny widok, jak czasami jadą albo motory, chociaż coraz rzadziej motory, a częściej tuk-tuki właśnie z takimi wielkimi drzewami w donicami, ulicami miasta. Tak jest. No i to jest po pierwsze, te drzewka. Tu na południu są jeszcze kwiaty maj, to się nazywa hua mai. Nie wiem, jak to po polsku jest, ale to są takie małe, żółte kwiatki. Mm-hmm. Jest ich bardzo dużo na jednej gałązce i właśnie one rozkwitają tutaj na południu na ten czas wiosny, więc są symbolem też nowego roku. Je się dekoruje takimi ala napisami. Jeśli byliście kiedyś z nami w Wietnamie, albo nie byliście, to, ale widzieliście... Na pewno widzieliście gdzieś kiedyś takie napisy szczęśliwe. Na takich pergaminach rozwijane. Tak, na czerwonym pergaminie albo na złotym pergaminie, ale zazwyczaj to jest czerwony pergamin na złotym materiale przyklejony, czarnym tuszem napisany. To są chińskie znaki albo wietnamskie napisy. Życzą sobie tam szczęścia, dobrobytu, zdrowia i tak dalej, długowieczności. I takie miniaturowe wersje tego się wiesza. Wiesza się takie miniaturowe, takie ala pojemniki ze złotem lub też całe takie wietnamskie sztabki ze złotem, bo to też ma symbolizować dobrobyt. Albo takie właśnie też mini pergaminy z napisami na zasadzie w tym roku niech pieniądze i na drugiej stronie wpływają jak woda, wypływają jak kurka niedokręconego. Takie generalnie takie jest przesłanie, że pieniądz ma wpadać do chaty, a już z niej nie wychodzić. Tak. To jest to. Przygotowuje się specjalne jedzenie na ten też. Przygotowuje się prezenty. Rozsyła się w ogóle swoim partnerom biznesowym kosze z prezentami. Tak, to jest w ogóle taka dosyć fajna tradycja, bo przede wszystkim firmy, tak jak mówiłem, zwalniają troszeczkę. Zaczyna się wychodzić na różne spotkania przednoworoczne. Czy to robi się we własnej firmie, czy różne organizacje, spotyka się, celebruje, no i wysyła się te kosze. Takie kosze my chyba możemy kazać jako kosze prezentowe, natomiast mam wrażenie, że skala tych koszy tutaj To w Polsce to jest nic do tego. To są kosze różnej wielkości, każdy market ma swoje designy, wkłada się tam różne rzeczy zależnie od wartości tego kosza. I też w zależności od miejsca, bo na wsi na przykład to się wkłada takie rzeczy bardzo użytkowe na zasadzie, na przykład w Polsce jest taka przyprawa kucharek bodajże. Mm-hmm. Wegeta albo kucharek, no to tutaj też są takie te różne przyprawy właśnie do gotowania. To przyprawę, herbatę, kawę, rodzynki, czasami nawet jakieś sól, cukier, takie rzeczy najpotrzebniejsze mogą być. Ale oczywiście tutaj w mieście, w Saigonie na przykład, bardzo duże firmy z dużym obrotem rozsyłają sobie kosze z chivasem 18-letnim. I z różnym innym dobrem luksusowym. Wszystko jest kwestia ceny. Jest mnóstwo firm, które się tym zajmują, z taką firmą, którą się dogrywa, rozwożą to po Saigonie i trzeba o tym też już myśleć miesiąc do przodu, bo na ostatni moment to albo zostaną jakieś małe paczki, albo w ogóle nam powiedzą, że tego nie rozwiążą, bo już wszyscy kierowcy są pobukowani. I rzeczywiście to jeździ między partnerami, to jest takie okazanie sobie szacunku i chyba trochę pamięci, że... Tak, to jest docenienie tego, że współpracujemy i że cały kolejny rok już współpracujemy razem i jeszcze się nie pokłóciliśmy, to jest raz. A w tym roku w ogóle moja dziewczyna się zajmuje też tymi koszami i powiem ci,
jeszcze miesiąc temu planowały ze znajomą, z którą to robią, większy wybór tam produktów, które można sobie wybrać, nie? Więcej opcji jakby produktowych, ale jakieś 2 tygodnie temu, jak chciały domówić 2 produkty, okazało się, że już w ogóle nic nie ma u dostawców, bo wszystko jest wykupione na amen. Po nowym roku powiedzieli, tak z 2 tygodnie, jak uzupełnią magazyny, to będą mogli wtedy to dopiero rozsyłać. No szczególnie, że tu jest takie myślenie o tym, że trzeba na tę końcówkę roku postarać się wydać te pieniądze, żeby domknąć wszystkie biznesy, tak, pozamykać długi, żeby przed nowym rokiem wystartować na nowy raz. A to też jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś odnośnie tych długów, bo w ostatnim miesiącu, tam przed nowym rokiem, jeśli zalegasz komuś pieniążki, to będą cię ścigać, aż im nie zapłacisz. Po prostu będą dzwonić, pisać codziennie, co pół dnia, aż im nie zapłacisz, ponieważ jeśli ktoś ma u ciebie dług, w sensie ktoś wisi ci pieniądze, i ty tego nie odbierzesz w tym roku, to znaczy, że na cały następny rok ktoś ci będzie wisiał pieniądze. I to jest najgorsze, co może być. Ale z kolei zaraz po nowym roku, w pierwszym tygodniu, tam tak mniej więcej to wypada, nie można, jest zabronione ściągać długi, bo jeśli ty kogoś będziesz gonił właśnie wtedy, że ma ci oddać pieniądze, to znaczy, że przez cały rok będziesz każdą należność tak musiał ściągać bardzo ciężko. A najlepsze, co można zrobić, jak kogoś bardzo lubisz, to mu wysłać nawet przelewem taką mikrokwotę pieniędzy, nawet jakieś tam, powiedzmy, 9999 dongów, żeby to było to 99999, no bo to szczęśliwa liczba, same dziewiątki albo same ósemki. I wtedy ktoś ci podziękuje, nie? W sensie jak będzie sobie w domu siedział, na przykład grał w karty i ty mu wyślesz przelew na te niecałe 10 tysięcy, to jest 2 złote? Coś gdzie? No tak, złoty 50. No, złoty 50 mu wyślesz, ale będzie się cieszył, bo to znaczy, że przez cały rok będzie z nienacka dostawał kwoty pieniędzy. No proszę. No i tak samo jest z tymi kopertami na pieniądze, które też się rozdaje, głównie dzieciom, tak? Takie te czerwone, które można dostać w różnych marketach, w miejscach, czasami są dołączone, nawet przy kasach się je dostaje, ostatnio dostałem parę przy kasie, żeby też te tak zwane lucky money dostawać. Tak, no to jest bardzo ciekawe, bo kupujesz sobie hamburgera i dostajesz kopertę na pieniądze. Ale szkoda, że nie z pieniędzmi. Tak, kupujesz papier toaletowy i też dostajesz paczki. I to wszystko jest brandowane oczywiście, bo tak. Tu każdy się reklamuje dzięki temu też. A można też kupić takie legitne, bez znaków handlowych, znaków towarowych. I to się daje po pierwsze dzieciom, żeby im tam sprawić przyjemność. To małe kwoty pieniędzy, tam 10 tysięcy, 20 tysięcy, 50, 100. To już jest tak, jak jesteś w rodzinie, nie? No to 100, 200, 500, ale to już jest takie... Tylko tym najbliższym dajesz takie kwoty, a tak sąsiadom, tam jakimś kuzynom i tak dalej, 10, 20, 50 tysięcy. Ważne, żeby te banknoty były nowe. I dlatego tutaj też kwitnie biznes. Zaraz przed nowym rokiem, 2 tygodnie, działają takie stragany, gdzie mają pliki świeżo drukowanych pieniędzy, prosto z banku pobranych. I oni to ci wymieniają, te stare pieniądze na nowe. Możesz kupić paczkę tam, powiedzmy, 100 banknotów po 10 tysięcy za wartość tego plus tam 15%, powiedzmy. I wtedy masz te takie fabrycznie nowe jeszcze z tymi z banderolami i tak dalej pieniądze, żeby wkładać do kopert. I to jest normalnie cały ból głowy, bo jak tego też nie zdążysz kupić, to później już się wszyscy zbijają, już wtedy tym nie handlują. Wtedy musisz poczekać, aż od kogoś dostaniesz pieniądze, i wtedy z tego dopiero wkładać. A to jest najlepszy sposób, dzięki któremu Bank Narodowy Wietnamu wymienia, wycofuje z obiegu stare pieniądze i wprowadza do obiegu nowe pieniądze. Oby nas nie słucha Bank Narodowy Polski. Bo... No tak, tak. Oddajcie pieniądze. Ale chcieli cofać grosza i 5 groszy, bo takie pomysły się pojawiają, to już wiedzą jak. Tak, a jeszcze odnośnie tych szczęśliwych pieniędzy, to jeszcze oprócz dzieci daje się je starszym osobom, ale już takim bardzo starszym, nie? W sensie tam w wieku 80+, to się wtedy mówi, że gratulujesz wieku, nie? No bo to wiesz, nie każdy może dożyć i osiągnąć do takiego wieku, więc tam raz, że gratulujesz, że dotarli do tego półmetka, tak w sensie do tej granicy, do tego punktu. A po drugie, to jeszcze im jakby dziękujesz za to, że są mądrzy, nie? No bo wiesz,
im starszy, tym mądrzejszy, tak? No bo tak, masz tutaj doświadczenia. W tej kulturze jest bardzo podniosłe to gloryfikowanie osób starszych i odnoszenie się z szacunkiem do osób starszych. Zaczyna się od języka i przez wszystkie często czynności wykonywane w ciągu roku. Okej, okay, przeszliśmy przez takie przygotowanie do tetu. No to teraz może w kilku słowach powiedzmy, co się dzieje, no bo przyrównujemy cały czas do Bożego Narodzenia, tak? My też mamy przygotowania, kupujemy prezenty, gdzieś tam piosenki lecą. No i nadchodzi ta Wigilia Bożego Narodzenia. To co tutaj dzieje się, kiedy nadchodzi ten pierwszy dzień w Nowiu? Co robią wtedy Wietnamczycy? No to tutaj po pierwsze trzeba zacząć od tego wieczora, czyli tego ala Sylwestra, tak? Czyli tetestra, nie wiem. W każdym razie. Tetester. Tak. Pierwsze co się robi, to się przygotowuje taki stół ofiarny dla duchów, przodków i w ogóle tutaj w Sajgonie zwłaszcza jest też specjalny stół dla duchów nie tylko przodków, ale tych wszystkich duchów, które krążą w okolicy. Stawia się go przed domem albo w progu domu, żeby te duchy nakarmić. Tam są na przykład takie rzeźbione arbuzy, w sensie w arbuzie, w skórce się rzeźbi, tam wykrawa jakiś szczęśliwy napis, na przykład szczęście, dobrobyt. Stawia się tam żarcie, na przykład gotowanego kurczaka i tak dalej, i tak dalej. Taką owsiankę z ryżu, klej ryżowy. I się o północy ten szef domu, czyli głowa rodziny, podchodzi tam, rodzina stoi z tyłu, wszyscy biorą kadzidełka, no i składają te ofiary tym duchom. To jest raz. To jest z takich duchowych rzeczy. Idzie się, jeśli tam jest też coś z wejściem do domu? Tak, ale to tak, okay. To dopiero później. To wiesz, idźmy proceduralnie. Idziemy proceduralnie, dokładnie. Przechodzicie z nami teraz tetester. I wtedy po tej 12, jak wybije 12, się składa te ofiary, pali kadzidełka, czeka aż te kadzidła się spalą, żeby nie spalić sobie domu na sam początek roku. I wtedy, jeśli to są ludzie w jakikolwiek związany sposób z buddyzmem, to idą do pagody. Mhm. Katolicy, z tego co wiem, tutaj idą do kościoła dopiero pierwszego, czyli jakby nie w nocy, z tej nocy przejściowej, tak to się nazywa. Ale tak, buddyści idą do pagody, tam też zapalić kadzidełka i poprosić o opiekę, bezpieczeństwo, zdrowie na cały nowy rok. Wtedy się wraca do domu. No i to jest najważniejsze, że jak się wraca do tego domu, to się wchodzi w ustalonej kolejności. I to każda głowa rodziny ustala sobie odnośnie swojego, w odniesieniu do swojego roku urodzenia. Czyli na przykład, jak jesteś ognistym kotem, no to nigdy nie wybierzesz... ognisty kot to rocznik? A to ja, na przykład ja, 8-7 według wietnamskiego kalendarza. Bo tak naprawdę to 8-8. Ale tutaj widzicie, z racji tego, że kalendarz jest przestawiony, to 13 luty 8-8 to był 26 grudnia. Roku okay. Do tego kota i nowego roku to jeszcze dojdziemy na sam koniec. Dobrze. W każdym razie, jak jesteś z roku ognistego kota, no to przeciwnym znakiem dla ciebie jest na przykład kogut. To nigdy tam nie wyjdzie tak, że kogut powinien pierwszy wejść do twojego domu. Więc patrzysz po całej liście domowników na ten jeszcze rok konkretny, bo to co roku się też zmienia, bo rok też ma swojego patrona. Kto wydaje patrona. Tą listę? To jakaś jest przez wróżbitu wydawana, przez... Nie, to instytucję narodową. To każdy patrzy w kalendarzu i tutaj jakby każdy Wietnamczyk taki bardziej obczaskany, a ci starsi są bardzo w tym płynni, tak? Po prostu liczą sobie na palcach, bo jak zobaczysz tutaj w ogóle Wietnamczycy nie liczą do 10 na palcach, tylko biorą 4 palce, każdy palec ma po trzy części, więc liczą do 12, tyle ile jest tych znaków zodiaku. Więc liczą sobie tam tygrys, tu. Dobra, kogut, to ty nie wchodzisz, ty wchodzisz ostatni. A najszczęśliwszy znak, który przypasi właśnie na ten rok, to się wszystko patrzy albo w gazetach, albo w internetach, a najlepiej w kalendarzach, bo są takie blokowe kalendarze, to się nazywają kalendarze blokowe, w sensie, że masz jedną kartkę na jeden dzień i tam wyrywasz to po prostu. Taki... No to kiedyś bardzo popularne też u nas. I to też jest U nas po prostu są imieniny. Tak, i to też jest jedna z form prezentów, które można dać na nowy rok. I w każdym razie tam się w kalendarzu to patrzy i ustala, kto wchodzi po kim. I wtedy... Jak wracamy z tej pagody, no to wchodzi po pierwsze ten znak, który jest najbardziej pozytywny dla głowy rodziny w tym roku. Wchodzi pierwszy, to się nazywa
Somnia. No, takie nawiedzenie domu. Mm-hmm. I ten najszczęśliwszy znak wchodzi do tego domu i później w kolejności szczęśliwości wchodzą pozostali ludzie. Wiesz, normalnie, tak jak mówiliśmy, ci starsi są ważniejsi, no więc oni normalnie by wchodzili pierwsi, nie? I dopóki ciebie na przykład, jak nie jesteś z tego domu, tylko tam jesteś gościem, to oni cię muszą zaprosić, to wtedy wchodzisz, nie? Ale tutaj to tak nie działa. Tutaj najmniejsze dziecko może być pierwsze, bo ma najszczęśliwszy znak. Tak. No i wtedy tak, wtedy się siada i się zaczyna jeść, pić czasami, a zawsze się idzie spać, nie? No i to jest ten koniec tego samego przejścia, nie? Wtedy zaczynamy pierwszy dzień nowego roku i to jest taki dzień, że się siedzi w domu z domownikami albo odwiedza, ale tą najbliższą rodzinę, tak, braci, siostry i tak dalej. Drugi dzień jest na krewnych, w sensie tych najbliższych krewnych, czyli kuzynostwo i tak dalej. I trzeci dzień nowego roku jest na odwiedzenie przyjaciół. I wtedy się przyjaciół odwiedza i siedzi się też w domu, bo przyjaciele też mogą nas odwiedzić, nie? I tak generalnie kiedyś było tak, że w każdym domu trzeba było wypić po jednym kieliszeczku. Więc jak się tych domów odwiedziło 10 w ciągu jednego dnia, no to na końcu dnia każdy był już bardzo zmęczony. Bardzo zmęczony. Je się bańcię, a tu na południu bańte? Bańte, tak? Bańcię, bańte? Tak. Generalnie najważniejsze z bańcię to jest takie kwadratowe ciasto ryżowe. Mhm. Tam jest kleisty ryż, pasta z zielonego groszku, w sensie z pasty z fasoli mung, plus mięso tłuste wieprzowe. W wersji wege można bez, ale lepsze jest mimo wszystko z. Zawinięte bardzo ciasno w liście bananowca i gotowane przynajmniej przez 12 godzin. Więc w ogóle ta cała procedura zawijania tego ciasta, gotowania, to też już jest taki powiew tetu. To jest tak, jak u nas się mieli łomak. Tę procedurę. To tak zdradzę tylko, że chyba, że jak... Będziemy. Jak ten podcast będzie opublikowany, to możemy być po. Możliwe, że w każdym razie szukajcie na naszym kanale, na pewno film o tym będzie. Tak, w każdym razie to zawijanie ciasta to jest takie ubieranie choinki. To już czujesz, że to już zaraz będzie ten nowy rok. No i zawijasz to, tam wtedy się siedzi, tam wtedy się pilnuje tego, bo to trzeba gotować najlepiej w garnku opalanym drewnem na zewnątrz. Więc tam każda rodzina musi mieć kogoś, kto pilnuje tego garnka. No a ktoś tam dotrzymuje towarzystwa, nie? Więc to jest takie bardzo rodzinno-plemienne jakby spotkanie, bo każdy może do kogoś podejść tam, a co robisz? A też pilnujesz ciastek? Fajnie. Przyszło mi do głowy pytanie. Czy jeżeli jesteś gościem z zagranicy przyjezdnym, chętnie jesteś zapraszany na takie obchody właśnie, czy tego nowego roku, nawet na ten te tester? No to zależy od twojego roku urodzenia. Nie, generalnie tak, żeby zaprosić, żeby być tam, to bardzo często, to co roku. Jeśli Wietnamczycy generalnie, zwłaszcza z północy, na południu to jest trochę mniej, bo na południu te jakby relacje, one są trochę inne. Mhm. One są nieco płytsze. Wietnamczycy z południa są bardziej otwarci. Ja byłem kilkukrotnie zaproszony na różne dni. I brałem udział. Natomiast ciekawie mnie, że gdyby ktoś przyjechał właśnie, mógłby być tak od samego początku cały czas włączony w to. Tak, to też tak bywa, ale bardziej na północy niż na południu. Na południu zapraszam cię w ten trzeci dzień jako przyjaciela rodziny, żebyś tam sobie popił, pojadł. Ale tak, żebyś był od początku, to jeśli mieszkasz blisko ludzi z północy, to i będą wiedzieli, że nie masz planów na TED, bo usłyszą, to przyjdź do mnie. I wtedy możesz sobie przyjść kiedykolwiek. To nie jest takie grzecznościowe, przyjdź do mnie. Tu akurat nie. Bywa tak, bo to jest takie, kiedyś tak, przyjdziesz do mnie kiedyś i zjesz. Się spotkamy, tak. Tak, kiedyś przyjdziesz do mnie na obiad. To kiedyś jak przyjdziesz, to ten właściciel domu może szoknąć bardzo ostro, że się pojawiłeś. No ale to jest kulturowe takie bardzo. W każdym razie, jeśli ktoś cię zaprosi na TED akurat, to możesz być pewien, że tam będziesz mógł uczestniczyć w większości działań związanych z tym. Ja też kiedyś byłem zaproszony przez znajomą na wieś i tam i do ciastek robienia byłem potrzebny i chodziłem po znajomych, po kuzynostwie. W każdym domu musieliśmy tłumaczyć, że my nie jesteśmy parą, bo wszyscy tam już bardzo cisnęli. Ona już miała aż 23 lata, no to wiesz, to jak, że może być panną? No, w każdym razie w każdym domu tłumaczyliśmy, że nie jesteśmy parą. No i tak 3-4 dni spędziłem na tej wsi u niej, no bo po prostu było co robić, nie? Mm-hmm. Było co robić. Karaoke,
Śpiewaliśmy karaoke, jedliśmy, piliśmy, no i generalnie mieliśmy fun. Tak, to jest generalnie główny czas, kiedy Wietnamczycy rzeczywiście odpoczywają i szykują się na cały kolejny rok. No i właśnie, doszliśmy do tego na ten rok. Tutaj ten rok to nie jest 2022, tylko to jest rok swojej nazwy. I jedną z dekoracji, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, ale to właściwie celowo, jest to, że wszędzie na ulicach, na rysunkach, na obrazkach, w internecie pojawia się wizerunek któregoś ze zwierząt z Zodiaku. W tym roku to będzie... Tygrys. Tygrys żywiołu, dokładnie. To będzie metalowy tygrys. Metalowy tygrys. I jak to jest związane? Czy na każdy rok, jak to się liczy, gdybyś mógł parę słów? To jest dość skomplikowane, więc przesłuchajcie najlepiej parę razy, to wtedy zapamiętacie. Ale jest tak, jest 12 znaków Zodiaku i co roku jest inny, plus jest jeszcze 5 żywiołów, ale każdy z tych żywiołów trwa po 2 lata. Więc na przykład po roku tygrysa, teraz będzie rok metalowego tygrysa. Po nim będzie rok metalowego kota. Czyli tygrys się zmieni na kota, ale to nadal będzie metalowy, bo ten tygrys jest pierwszym rokiem po zmianie żywiołów. Po metalu będzie chyba... Dobra, nie będę gadał głupot, nie wiem, nie pamiętam, jak to idzie. Ale będzie inny żywioł. Tak, ale będzie inny żywioł, no i wtedy po kocie będzie smok, ale to już nie będzie metalowy smok, tylko to będzie jakiś smok, na przykład... Tamtego żywiołu... Ognisty smok, tak. Wtedy będzie dalej ognisty... Bo będzie najpierw... No, dokładnie. Ognisty wąż i tak dalej, to sobie tak będzie szło. I te żywioły i zwierzęta mają tutaj właśnie to znaczenie i szczęścia, i dobierania się w pary, i wielu elementach życia w Azji, nie tylko w Wietnamie, ale w Azji. Tak, no i zresztą to w ogóle, jak tutaj chcesz podpisać umowę albo pracować u kogoś, dobrze jest spojrzeć, jaki żywioł jest, z jakiego znaku też, żeby wiedzieć, czy na co uważać przy współpracy, to jest raz. Ja na przykład kiedyś miałem szefa w firmie wietnamskiej tutaj, który był spod znaku ognia. Ja też jestem spod znaku żywiołu ognia. No i generalnie nasza współpraca była owocna, ale połowa czasu była spędzona na krzyczeniu na siebie. I to nie z pretensjami, tylko po prostu taka była forma komunikacji. To nie wyglądało dobrze z zewnątrz, no ale działało, tak? Ale jakby to już mentalnie się trzeba było przygotować, że tak to będzie wyglądać. Na przykład Łukasz jesteś ty Łukasz, tak? Tak, jesteś ja Łukasz. Pod żywiołu ziemi, jeśli dobrze pamiętam. Więc żywioł ziemi jest tworzony przez ogień, no bo ogień jak coś spala, to spopiela, tak? Więc ty z mojej krwawicy jesteś w stanie się utrzymać. To jest taki... Parafrazując, muszę ci założyć homonto. Tak, i orać mną pole, tak? I to wtedy ten żywioł ziemi. Tak, mamy dograne. Tak, i to tak działa. Ale jest też w drugą stronę, że te żywioły się niszczą. Mhm. Więc ja na przykład nie mogę współpracować z kimś spod żywiołu metalu, bo ogień niszczy metal. I miałem kiedyś dziewczynę przez moment, dosłownie 3 miesiące, dopóki jej mama się nie dowiedziała, że ja jestem spod znaku ognia, to powiedziała, dobra, jak on jest kotem i to jeszcze ognistym, dziękuję bardzo, do widzenia. Ja na ten związek się nie zgodzę. To mama była metalem dla ciebie, czy ta dziewczyna? Metalem. Ja byłem metalem za młodu, ale tym. Ale jakbym... Nie, no dziewczyna była spod żywiołu metalu, ale była jeszcze spod znaku koguta. To już w ogóle jest amen, nie? Kogut, to już tam kot. Się nic nie zgadza. To już jest... Bardziej przeciwnie się nie da. Ja jej próbowałem wytłumaczyć, no przecież to... Wiesz, no rzeczy rzeczami, jakieś tam wierzeniami, przesądy przesądami, ale chodzi o to, jak my się wobec siebie zachowujemy, nie? On mówi tak, i moja mama, co jej wróżbita powie, a wróżbita powiedział, oni umrą, oni będą cierpieć, także na ten związek pani się nie zgadzaj. No i mama się nie zgodziła. No ale no to funkcjonują te żywioły w codziennym życiu w Wietnamie, napotyka się to na każdym kroku. I to nie jest coś, co właśnie funkcjonuje w formie jakichś takich przesądów odległych. Zresztą rozmawialiśmy sporo o przesądach kilka odcinków temu. Tylko te przesądy funkcjonują tutaj rzeczywiście w biznesie, w codziennym życiu, w wychowaniu dzieci, w odnoszeniu się do siebie, w zatrudnianiu. Także to, że teraz będziemy mieli metalowego tygrysa,
To też jest symbol dobry dla samego Wietnamu, bo ja pamiętam, że jak ten rok, w którym zaczęła się pandemia, to był rok szczura. Wszyscy Wietnamczycy mi mówili, pandemia wybuchła w ogóle w Wietnamie tak na mocno zaraz po Nowym Roku i wszyscy mówili, a już będzie rok do niczego, bo ten szczur to przyniósł. I kiedy zmieniało się na bawoła, bo żegnamy rok bawoła, jakiego bawoła? To jest ziemny bawoł? Tak. Tak, bawoł ziemny, tak. To wszyscy mówią, że to będzie teraz taki ciężki rok pracy, wychodzenia z tej pandemii. No i jaki będzie ten tygrys? Jakbyśmy mieli tak na koniec dać taki wróżbę od Adriana. Wróżbita Adrian. To tak, to jak chcesz mieć dobrą wróżbę, w sensie taką accurate, taką dokładną bardzo, to w ogóle jeszcze zanim powiem swoją wróżbę, to tu w Wietnamie należy iść do pagody. Każde miasto ma przynajmniej jedną taką słynną pagodę, gdzie można otrzymać bardzo dokładną wróżbę na Nowy Rok. Wtedy się idzie do tej pagody. Tam nieważne, czy jesteś buddystą, czy nie buddystą, czy tylko dziadkowi składasz ofiary, dary i tak dalej. Albo nikomu niczego nie składasz, to i tak idziesz do tej pagody, żeby się upewnić, co cię czeka. I to jest tak, tam jest zawsze statua takiego tam ducha od przyszłości, przeszłości i czasu. Wtedy tam klękasz przed tym duchem, ofiarowujesz ofiarę na świątynię, to jest tam drobne, dosłownie tam 50 tysięcy powiedzmy, nie? No to 2 dolary, 8 10 złotych. No 10 złotych. Dyszka powiedzmy. Do koszyczka. Tak, kładziesz dyszkę na talerzyku i wtedy tam jest opiekun tego całego przybytku, tam siedzi taki dziadek zazwyczaj, nie mnich, tylko to jest taki opiekun specjalny z zewnątrz, który pomaga przy pagodzie, przy świątyni. I tam dziadek ci podaje taką tubę albo koszyk, w którym są patyczki z numerami. Szejkuje, w sensie potrząsa tym wszystkim i sobie losujesz jeden. Wtedy dziadek bierze od ciebie ten patyczek i ma taką wielką szafkę ze zwojami i wyciąga zwój o tym numerze. I to dostajesz i to jest twoja wróżba na cały rok. Tam masz to podzielone na pracę, miłość, rodzinę i tak dalej. I jeszcze w ogóle coś takiego, co się nazywa budowanie swego imienia, bo to jest bardzo ważne, wiesz. Budowanie twarzy, budowanie imienia, tego jak cię postrzegają. I taka konkluzja w ogóle też. To jest bardzo trudno zrozumieć. Ja co roku, jak to sobie wylosuję, to do dzisiaj, mimo że jestem jednym chyba z takich lepszych ekspertów od wietnamskiego, to i tak muszę do mojej przybranej siostry literatki prosić ją o tłumaczenie tego z wietnamskiego na wietnamski, bo to jest sino-wietnamski, to tego się zrozumieć nie da normalnie. W każdym razie, to tak na marginesie. To jeżeli profesjonalną. A teraz na sam koniec wróżba od Adriana na jaki będzie ten rok metalowego tygrysa, czy rok tygrysa. Tak, a teraz wróżba amatorska od Adriana. Tygrys zawsze był dobrym znakiem, bo jest taki agresywny, ale nie agresywny, że cię chce zamordować, tylko że wie czego chce, że zdobywa i że jest taki prężny, potężny. Nie? To jest w ogóle tygrys. Więc tygrys jest jak najbardziej pozytywny tutaj. Plus ten znak, że w sensie żywioł, że metal. No to metal tutaj zazwyczaj jest kojarzony z pieniędzmi. Więc jak ten agresywny tygrys ci przyniesie pieniądze, no to generalnie cały rok powinien być bardzo, bardzo dobry. Dla mnie osobiście on będzie dobry, bo tygrys z kotem się całkiem dobrze dogadują. Metal tutaj może nie zagrać, ale to ja niszczę metal, to nie jest rok wody. Rok wody jest najgorszy dla mojego znaku, dla mojego żywiołu, więc będzie całkiem dobrze. A dla ciebie to już w ogóle będzie dobrze, bo ty tam nie masz ani plus, ani minus z tym. Ale za to twój rok węża, ty jesteś z tygrysem, jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Aczkolwiek dla was wszystkich i dla całego regionu to mogę powiedzieć, że to będzie pozytywny rok, a jak nie, to skasujemy ten podcast i dogramy odmienną końcówkę. Więc to i z tą pozytywną myślą, z tą pozytywną wróżbą was zostawimy. Dziękuję ci bardzo, Adrianie, za podzielenie się z nami informacjami, wspomnieniami o księżycowym Nowym Roku, czy czego Wietnamczycy nie lubią mówić właśnie chińskiego Nowego Roku. Wam wszystkim życzymy wszystkiego dobrego i w tym 2022 i w tym Nowym Roku Metalowego Tygrysa. Gdybyście chcieli się dowiedzieć jakichś dodatkowych informacji, zadać pytania lub może zapytać o jak wasz rok będzie funkcjonował w tym roku, napiszcie do nas, zostawcie coś w komentarzach lub bezpośrednio przez naszego Facebooka czy Instagrama. Do zobaczenia w Azji. Dzięki bardzo. Do zobaczenia w Azji.